Kategoria Rock DVS. To był premierowy sezon nowej kategorii DVS. Nowe silniki miały na celu ograniczenie kosztów, a odpalanie wózka przypominało starszym zawodnikom piękne czasy silników ICA odpalanych na pych. Niejednokrotnie sprawiało to kierowcom trudność. Na starcie w tej kategorii pojawiło się 16 kierowców, ale to dwóch biło się o końcowe zwycięstwo. Igor Lejko z Amo Racing Team oraz Filip Wójcik z Jastrzębski Racing. I jeszcze tylko Dawid Dziocha z Jastrzębski Racing próbował włączyć się do walki, ale zawodnikowi z Radomia po bardzo udanym początku sezonu nie udało się utrzymać świetnej formy. Jak zacięta była walka o zwycięstwo w Rock DVS pokazują statystyki. Igor Lejko wygrał 11 wyścigów, a Filip Wójcik wygrał ich 10. Ostatecznie na mecie rywalizacji zawodników dzieliło tylko 39 punktów. Zwycięzca Igor Lejko uzbierał ich 740, a drugi Filip Wójcik miał ich 701. Dawid Dziocha, który zajął trzecie miejsce, zdobył 640 punktów. Na dalszych miejscach sklasyfikowani zostali Piotr Dębiński, Mikołaj Kaczmarek i Andrius Gelsinis. Z perspektywy całego sezonu wydaje się, że decydująca była słabsza forma Wójcika w drugiej i trzeciej rundzie, kiedy to zdobywał najmniej punktów. Warto też wspomnieć o wykluczeniu w finałowym wyścigu rundy piątej. Tych kilkunastu punktów Wójcikowi zabrakło, by skutecznie gonić Igora Lejko.